Cześć, ja nazywam się Kamil Brzeziński, a bohaterem dzisiejszego filmu nie jest żaden telefon, ale jest gniazdko. Gniazdko inteligentne marki TP-Link Tapo. To są takie urządzenia do inteligentnego domu. Ja akurat dostałem dwa takie gniazdka od TP-Linka właśnie po to, żeby potestować przez kilka tygodni i nagrać dla Was tę oto recenzję. Już od dłuższego czasu zastanawiałem się, w jaki sposób sprawić, żeby dom, w którym żyję, był trochę bardziej inteligentny niż jest. I oczywiście mam asystentów, dwóch wiodących, czyli urządzenie od Google'a i urządzenie od Amazona, które potrafią i pomagają gdzieś tam w codziennych sprawach. Ale nie mogłem się zdecydować na to, jakie gniazdka inteligentne mógłbym w domu mieć. No i z pomocą przyszła właśnie marka Tapo od TP-Linka. To jest dosyć fajne, ciekawe, przede wszystkim małe urządzenie, bo jest w wielkości naprawdę niedużo większe niż gniazdko, więc jeżeli byście chcieli podłączyć kilka takich urządzeń do gniazdka, no to nie ma problemu, one obok siebie się zmieszczą, zwykle nie zasłaniają gniazd, które sąsiadują ze sobą. No ale najważniejsze, pewnie zastanawiacie się, co to potrafi. Do tego jest dedykowana aplikacja mobilna, która służy nam do sparowania, skonfigurowania urządzenia i ja za chwilę o niej Wam trochę opowiem. Samo urządzenie pozwala nam w łatwy sposób wyłączać, włączać, kontrolować urządzenia elektryczne, no bo tu wkładamy do gniazdka, tu wkładamy wtyczkę od jakiegoś urządzenia. To może być ekspres do kawy, to może być toster, to może być akwarium, jak u mnie w domu, które za chwilę Wam pokażę. W każdym razie możecie tutaj podłączyć, co tylko chcecie i za pomocą aplikacji, to jest taka najprostszy sposób na kontrolę tego urządzenia, możecie decydować, kiedy jest włączone, kiedy jest wyłączone. Można też określać różne dodatkowe parametry. Najważniejsze, to potrafi zasilać urządzenia aż do 2,5 kW mocy, czyli całkiem solidnie, spokojnie nawet i żelazko można by sterować właśnie poprzez takie urządzenie, czyli wyobraźcie sobie, że w gniazdku, w którym macie żelazko, podłączacie właśnie do Tapo i nawet jeżeli byście opuścili, wyjechali z domu i zastanawiacie się, czy ja wyłączyłem żelazko, odpalacie apkę, patrzycie, czy gniazdko jest włączone, czy nie, no i sprawa jest jasna, możecie też zdalnie w sposób wyłączyć. To gniazdko inteligentne Tapo, to jest model P100, one ma wbudowany Bluetooth, czyli komunikacja, która służy właściwie tylko i wyłącznie do sparowania urządzenia, czyli telefon kontaktuje się przez Bluetooth z tym gniazdkiem, konfiguruje, a potem już gniazdko komunikuje się z naszym routerem w domu Wi-Fi. Niestety gniazdko pracuje tylko na 2,4 GHz, więc jeżeli macie router, który jest tylko jednopasmowy, na przykład 5 GHz, no, musicie poszukać innego rozwiązania. Ja na szczęście mam dual banda, a właściwie tam są trzy zakresy, więc spokojnie to gniazdko u mnie w domu działa. Gniazdko jest proste, ma tylko jeden przycisk. Ten przycisk służy też do włączania, wyłączania. Jeżeli nie chcemy aplikacji uruchamiać, po prostu naciskamy przycisk, gniazdko się załącza, naciskamy jeszcze raz, gniazdko się wyłącza. Tak samo przytrzymując, parujemy. I do tego mamy małą diodę LED, tutaj taką w rogu, która pokazuje nam stan tego urządzenia. No to co, może pokażę Wam aplikację mobilną, która służy do zarządzania. Aplikacja jest dostępna na iOS-a i Androida. Ja akurat Wam pokażę aplikację iOS-ową. Tak wygląda ekran startowy. Tak jak powiedziałem, mam dwa urządzenia. I teraz przy okazji bardzo szybko Wam pokażę, jak one działają. Mam dodane już akwarium i po prostu smart plug. Tak sobie nazwałem tą wtyczkę, ona jest bardziej do uniwersalnych rzeczy. No i jak widzicie, jest offline, bo jest wyłączona. Jak tylko ją podłączę do prądu, pojawi się online, ale będzie wyłączona. Jeżeli chciałbym wyłączyć akwarium, to jest taki przycisk. Proszę bardzo, muszę tylko dobrze trafić, bo w tym momencie akwarium zostało wyłączone. Zaraz Wam pokażę. I tak wygląda w środku. Możemy sobie harmonogram ustawić. Wydarzenia, minutnik, mamy informacje o tym, jak długo dzisiaj już było włączone w ostatnich 7 dni i w ostatnich 30 dniach. Ja może włączę rybkom z powrotem światło, więc o, już z powrotem mają światło włączone. Tu jeszcze w rogu są urządzenia, ustawienia, gdzie możemy sobie skonfigurować przede wszystkim ikonkę. Jest całkiem fajny wybór różnych
ikonek, które możemy sobie wybrać. Oczywiście ja mam lampkę, niestety akwarium do wyboru nie było. Mamy nazwę urządzenia, mamy lokalizację, czyli miejsce, w którym się znajduje. To jest nam potrzebne po to, żebyśmy łatwo mogli sklasyfikować, jeżeli gniazdek byśmy mieli dużo, żeby je odpowiednio odnaleźć. No i możemy, co jest fajnego, możemy udostępniać to innym domownikom, użytkownikom. Wystarczy, że ściągną sobie aplikację, zarejestrują się i mają dostęp do naszego gniazdka. Oprócz tego możemy tutaj aktualizować oprogramowanie. Jak widzicie, oprogramowanie mojego gniazdka jest aktualne. I powiem Wam szczerze, że to jest właściwie cała aplikacja. Harmonogram ustawia się dosyć łatwo. Podajemy, czy ma być o wschodzie, zachodzie słońca, czy o konkretnej godzinie, włączenie, wyłączenie i w jakie dni ten harmonogram chcemy powtarzać. I to samo, jeżeli weźmiemy sobie tryb poza domem, też możemy sobie ustawić czas, kiedy losowo ma się nam włączać i wyłączać urządzenie. Chodzi o to, że podłączymy sobie lampkę i chcielibyśmy, żeby potencjalni złodzieje, którzy podjechaliby pod nasz dom, widzieli, że coś się w domu dzieje. Czyli, że nagle włączyło się światło, po chwili się wyłączyło. Także bardzo, bardzo fajna funkcja. No i ostatnia funkcja, minutnik. Jeżeli mamy jakieś urządzenie, chcielibyśmy, żeby po paru minutach się wyłączyło, nic trudnego, po prostu ustalamy po ilu minutach. Ale ja używam tego smart pluga od TP-Linka z inteligentnym swoim systemem, który mam w domu. Czyli jak powiem Alexa, turn off aquarium. Okay. To ona w tym momencie wyłączyła akwarium. Jak widzicie, nawet się zaktualizowała od razu ikonka w naszej aplikacji. Alexa, turn on aquarium. Okay. No i zaraz tam się zapali z powrotem. Generalnie akwarium już tam się zaświeciło. No i tak samo możemy, tak jak mówię, jeżeli nazwiemy sobie jakoś sensownie wtyczkę, to możemy sterować czy za pośrednictwem właśnie rozwiązania Amazona, czy też Google'a, bo też jest kompatybilne i też u siebie akurat w sypialni mam urządzenie Google'owe, więc też mogę powiedzieć po prostu OK Google, turn off aquarium. No i też za chwilę akwarium zostanie wyłączone, akurat mnie nie słyszy, bo jesteśmy w innym pokoju. Generalnie jak widzicie, jest to urządzenie małe, niedrogie, proste w obsłudze, naprawdę bajecznie proste, nie trzeba być doktorem nauk ścisłych, żeby rozgryźć urządzenie Tapo P100. U mnie zagości pewnie na dłużej, bo są to bardzo fajne, bardzo praktyczne urządzenia. No i przede wszystkim malutkie, więc tak jakby go nie było. Nawet moja córka spokojnie już ogarnęła, jak włączyć czy wyłączyć lampkę w akwarium bez korzystania z Alexy czy innego asystenta. Mam nadzieję, że ta recenzja była dla Was przydatna, podobała Wam się. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego urządzenia, śmiało zadajcie w komentarzu. Jak powiedziałem, one zostają ze mną na dłużej, więc chętnie Wam pomogę, udzielę jakichś rad, jeżeli będę potrafił. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!